Cześć, dzień dobry, witam was w następnym vlogmasie. Muszę mówić głośno, bo w tle gra muzyka. Jesteśmy właśnie w restauracji na śniadaniu z Ewą i z Jurym. I zapraszam was na dzień ze mną. Każdy z nas zamówił coś innego. Ty masz omleta. Juri ma z jajeczkiem na miękko. Kacper ma na słodko i ja wzięłam akurat to samo co Kacper, czyli takie śniadanko na słodko. Byliśmy na śniadanku w tej restauracji. Bułkę przez bibułkę na żurawiej. Pojedliśmy, no i słuchajcie, wracamy do domku. Chcieliśmy się jeszcze złapać rano właśnie z Ewą i z Jurim na szybki taki meeting śniadaniowy. No i teraz wracamy. Obowiązki nas zzywają, tym bardziej, że mówiłam wam wczoraj, że mamy zwariowany weekend, tydzień teraz. I codziennie. Serio? Serio. Mamy teraz taki zwariowany tydzień, że codziennie gdzieś jesteśmy, także dzisiaj wracamy, ogarniamy firmę po południu, no i jutro z samego rana znowu wyjeżdżamy i znowu mamy trochę pracy, jutro spotkań, ja też jutro mam ortodontę, także naprawdę mamy teraz zwariowany tydzień, także no niestety musimy wracać do domu od razu. Wróciliśmy z Warszawy, ja po całym dniu mega się świecę, ale pracujemy sobie teraz w biurze, zaraz będziemy pakować paczki, a także myślę, że jedną z paczek może wam pokażę, żeby pokazać wam jak to wygląda i zobaczymy co nasza klientka zamówiła, wybierzemy sobie jakieś jedno zamówienie. Produkty zeskanowane, mamy tutaj zamówienie dla Patrycji i Patrycja zamówiła podkład Healthy Mix, tutaj mamy z tej samej serii krem BB. Korektor, bardzo dobry wybór, Maybelline Insta Eraser. W sumie trzy te produkty bardzo lubię, także nice. Kacper tutaj wrzucił wszystko do kartonika. Pakujemy folię i wysyłamy do Patrycji. I oczywiście przypominam wam, że w naszej drogerii mamy dostawę już na drugi dzień, roboczy, zamawiając kurierem InPost lub paczkomatem InPost i zamawiając paczkę do godziny 18, dostajecie swoje zamówienie już na drugi dzień roboczy, także jak czegoś potrzebujecie, zapraszamy gorąco na Flowy. Wprowadziliśmy teraz sporo nowości, poszerzyliśmy asortyment, także zapraszam, żeby zapoznać się z tym, co mamy. Tutaj dla przykładu paczka Flowy, a tutaj paczka z zamówieniem z produktem Wowkow, akurat dla Ani. Tak to wszystko się prezentuje. W takich dużych kartonach również z znaczkiem i z całą jakby stroną adresującą wysyłamy set pielęgnacyjny, bo tutaj mamy tyle prezentów przy secie, że nie mieści nam się do mniejszego kartonu. My tutaj pakujemy, a w międzyczasie nasze maleństwo nam tutaj wygląda, chyba chciałaby nam pomóc malutka. Wam ją pokażę, może się nie wystraszy. O, wystraszyła się odsuwając jej szybki niestety. Ale jest piękna. Wiem, że nie wszyscy z was lubią takie zwierzątka, ale naprawdę jest śliczna. Teraz chyba w ogóle Kacer miała wylinkę, bo ma takie kolory bardzo intensywne. No, była ostatnio bardzo jasna. No. Zawieźliśmy paczki i słuchajcie, teraz przyjechaliśmy do Silesii z Kacprem. Pięknie ozdobiona, zawsze te schody są takie ładnie ozdobione. Ponieważ Kacperowi ostatnio zacina się coś telefon, Kacper ma XS Maxa i stwierdził, że musi sobie wymienić, w którą stronę, tak? Że musi sobie wymienić telefon na coś nowszego i zastanawiał się właśnie jak i długo analizował i koniec końców zdecydowałeś, że 13 Pro. 13 Pro. Tak, więc jedziemy i lecimy właśnie do iSpotu. W Silesii jest nam najwygodniej tutaj zrobić takie zakupy. Mam nadzieję, że będzie patrzyłeś na dostępność. Będzie. Dobra. I słuchajcie, śmialiśmy się, bo Kacper ma zawsze wszystkie telefony w spadku po mnie. Zawsze jak ja zmieniam na nowszy. Mój pierwszy iPhone w historii nowy. Tak. Kacper ma zawsze iPhone po prostu po mnie, przez to co ja robię, robię więcej zdjęć, korzystam więcej z aparatu, więc te nowsze modele zawsze mają fajniejsze parametry. A Kacper aż tak bardzo nie potrzebuje, więc zawsze oddaję mu po prostu swój, bo nigdy nie jest jakoś mega zniszczony. A tym razem Kacper po prostu chce mniejszy telefon. Ja mam teraz 12 Pro Maxa, to jest bardzo duży telefon, więc Kacper stwierdził, że tym razem nie. Tym razem. O, ma fajnie na reklamie. Za nami ja mam XS Maxa, ty chyba powiedziałaś Pro Maxa, a teraz chcę zwykłego Pro. Tak. Bo chcę po prostu mieć mniejszy, miał chciałem teraz... na początku zwykłego, ale ten ma... No bo XS Max, Kacper, jest jeszcze mniejszy od mojego telefonu obecnego chyba, tak. Trochę. No nie? No zaraz sobie porównam. No. Jesteśmy. No i co to jest ten? Nie, to jest zwykły, to jest Pro. Właśnie takie same. Okej. Ja pierdzielę, tyle pieniędzy za telefon. No.
drogi interes. No ale, o Jezu, słuchajcie taki, o Jezu, od mojego chyba szalika. Ładnie wygląda. Ten jest malutki, tak? To jest ten mini? Czekaj, nie, tak, to jest mini. To jest to maleństwo. Tak wyglądała chyba moja czwórka. Co? Tak chyba wyglądała moja czwórka, pierwszy iPhone. No i słuchajcie, jednak wracamy bez telefonu. Śmieszna sytuacja w sumie. Nie śmieszna, tylko to jest żałosne i dramatyczne. To jest kolejna sytuacja z iSpotem, że tak się dzieje. No. Rok temu, jak kupowałem komputer, zapisałem się na listę oczekujących na 2 miesiące. Tak. Zero kontaktu, nic. Przyjechałem pewnego dnia do salonu, mówię, no dzień dobry, bo ja tylko specyfikacją jestem zainteresowany. Pani mówi, była dzisiaj, ale się już sprzedała. Ja mówię, no ale jak to znaczy, że była, jak ja byłem zapisany na rezerwację i miałem dostać to w pierwszej kolejności? Tak, tak. Pani, no to jakiś błąd. Dzisiaj, patrzcie, strona, weź odpal. Co? Przekręć kamerkę. Patrzcie, strona iSpotu, odświeżam. 13 Pro 128 czarny. Dostępność w salonie? Katowice. Silesia, duża ilość. To nie jest mała ilość, to nie jest normalnie albo coś takiego. Tylko to jest duża, dla mnie to jest żenada i nic już tu w tym sklepie nie kupimy, serio. Bo to jest bo nie normalne. Powiedzieliśmy, co się stało, nie ma tego telefonu. Nie ma tego telefonu. Pan no. Powiedział, że nie ma. Tak. No, napierdzielę i straciłem godzinę z życia. No, to słuchajcie, prawda, bo specjalnie przyjechaliśmy jeszcze wyjeżdżające, pytałam się kasjera, czy na pewno sprawdził, czy jest i mówi tak, sprawdził na stronie i jest napisane, że jest normalnie dostępny. Wiecie, jakby była mała ilość, to bym zadzwonił, no ale jak jest duża ilość, 3 minuty przed tym i ta ilość się nadal wyświetla, bo odświeżyłem. Pan powiedział, że on nie wie w sumie dlaczego i nie ma i jeszcze tak... Jakby miał problem trochę, że my chcemy przyjechać jakby go kupić. Jakbym miał problem, że ja chcę kupić iPhone'a i... Nie, żenada, totalna żenada, serio, nigdy więcej nie kupię nic w iSpocie. Chyba, że będę na pustyni i to będzie jedyny sklep i będę musiał w nim kupić, ale nie kupujemy nic w tym sklepie, poważnie, serio. Jestem. Będziemy teraz musieli dopłacać, bo teraz jest w ogóle jakoś tak, jak kupowałyśmy z mamą zegarek tacie na prezent, co ostatnio pokazywałam wam na vlogu, no to w iSpocie nie mieli też tych zegarków, a też wtedy sprawdzałam na stronie i też była wtedy dostępność, ale chyba było wtedy napisane, że mała ilość. Poszłyśmy obok do MediaMarktu i na szczęście był dostępny ten zegarek, który nas interesował, ale był o chyba 150 zł droższy i pan nam jakoś tak to wytłumaczył, że iSpot teraz od jakiegoś czasu... O, poczekaj, jest... Apple od jakiegoś czasu zrobił coś takiego, że inni dystrybutorzy, chyba mogę tak powiedzieć, jakby mają drożej te produkty, bo chyba kupują po prostu od nich w cenach wyższych i... Ja nie chcę robić jakiejś nie wiadomo jakiej dramy, ale kurde, jakby idziecie przyjechaliśmy kupić, specjalnie. Idziecie kupić telefon, już pomijając fakt, że kosztuje ponad 5 koła i jest napisane, że on jest. Przyjeżdżacie i jego nie ma. I nadal jest napisane na stronie, że on jest i jest jego duża ilość. Tak. Tak jak mówię, jakby bo była mała ilość, to jeszcze właśnie specjalnie to bym w sklepie zadzwonił, a już miałem sytuację, pamiętam, rok temu, przecież pamiętasz, ja komputer zamawiałem w listopadzie, oczywiście. A finalnie kupiłem już z Apple'a, dostałem go dopiero w lutym na walentynki. Ogólnie lubimy bardzo urządzenia Apple'a i jesteśmy raczej fanami, więc tutaj nie chodzi jakby o sam sprzęt, tylko o właśnie iSpot, bo no tak jak Kasyr mówi, już mieliśmy któryś raz taką sytuację, ale nie będziemy już tematu drążyć, możecie w sumie napisać, czy mieliście podobne sytuacje, no bo no, nam się to zdarzyło nie pierwszy raz, więc podejrzewam, że na pewno są też inni, którzy mają podobnie. Ciągle odpakowywałam kalendarze na jednym tle, więc dzisiaj pomyślałam, że zrobimy to w kuchni. Zacznijmy sobie od kalendarza z The Body Shop. O, wow, przykleił się kalendarz z Linda. Otwieramy dzisiaj numer 15. O, 15 mamy dużą, ale lekką bardzo, więc pewnie będzie coś takiego. Maseczka. O, maseczka była tu super z tej firmy. Jak na początku vlogmasu dostałam chyba z masłem Shea, dzisiaj jest maseczka z aloesem. Dzisiaj otwieramy z tego kalendarza dwa okienka, 14 i 15 zaległe z wczoraj, bo wczoraj wzięłam tylko te, które były w pudełeczkach osobnych. Więc w 14 z Sinseya mamy pierścionek. Pierścionek z gwiazdką, bardzo ładny. Niestety pierścionek ze śnieżynką z poprzednich okienek jest na moje chude paluszki za duży, za szeroki zdecydowanie, więc pasowałby mi jedynie na kciuka. Na kciuku nie lubię nosić pierścionku, więc niestety muszę komuś wydać, kto ma większe paluszki. A 15? A 15 mam piękne paluszki z napisem ho ho. Śliczne. Zobaczcie sami.
Mega. Stwierdziłam w ogóle, że częścią tej biżuterii podzielę się z Wiką, bo na pewno w grudniu nie dam rady ubrać wszystkiego. I właśnie zawiozłam jej wczoraj te rzeczy, tylko była wtedy w szkole. I nie wiem, czy widziała te prezenciki ode mnie, więc muszę do niej zadzwonić i się jej zapytam. Dobra, Wika odebrała i powiedziała mi, że bardzo dziękuję. To zapomniała mi dać znać, że otworzyła. A zapomniała w ogóle o tych rzeczach i otwierała dopiero chyba chwilę przed tym, jak ze mną gadała, albo jak gadała ze mną. Także dobrze, że się przypomniała mi z tymi rzeczami. Mówiła, że jutro akurat jedzie do teatru ze szkołą, więc może wykorzysta sobie jakiś wisiorek lub jakąś biżuterię. No ale dobra, lecimy. Otwieramy dzisiaj w czekoladkach, w Lindzie też dwa okienka, 14 i 15. Jestem trochę głodna, więc mogę w sumie przyjąć jakąś czekoladkę tak na przedsmak kolacji. W 14 miałam cuksa czerwonego, a w 15 mam misia. Oj, te misie są pyszne. Te misie są mega dobre. Także wcinam i otwieramy kolejny, ostatni. W 15 z jedzonkiem mamy też kolejne musli. I mamy tym razem musli salted caramel. Oj, to może być bardzo dobre. Mamy tutaj solony karmel, czekoladę i orzechy laskowe. Nice, wygląda bardzo ładnie. Położyłam sobie właśnie na stół wianek nowy, ale odpadła mi niestety szyszka, więc muszę sobie sama klejem z silikonem ją tutaj przyczepić, tak jak leżała. Leży na świątecznym obrusiku obok choinka, także mamy, słuchajcie, już w mieszkaniu bardzo świątecznie. Mamy godzinę 22, ja tak naprawdę dopiero chwilę temu wróciłam do domu, cała walizka do rozpakowania, a jutro z samego rana o 7 wyjeżdżamy do Wrocławia. Ja przed jutrem mam jeszcze do ogarnięcia kilka rzeczy przy komputerze, muszę wysłać vlogmas, zrobić miniaturkę, bo jutro nie będę miała czasu, jutro od samego rana mamy dzień bardzo zaplanowany, bardzo napięty grafik, wrócimy do domu w nocy, jutro po Wrocławiu, więc po prostu to jest zwariowany tydzień. Jak już w końcu załatwimy wszystko co wyjazdowe i usiądziemy na tyłku, w przyszłym tygodniu będziemy pracować na miejscu, to chyba bardzo to docenię, bo mam, że codziennie w podróży jest ciężko, jeszcze nagrywając codzienny vlogmas. Także mam nadzieję, że to doceniacie. Jak macie jakieś bliskie osoby, które może byłyby zainteresowane moimi vlogmasami, to będzie mi bardzo miło, jak podeślecie tą playlistę, te filmy, bo niestety w tym roku vlogmas idzie trochę gorzej niż w zeszłym roku, trochę mniej osób go ogląda. Nie mam pojęcia, dlaczego ludzie przenieśliście na TikTok, czy o co chodzi, ale jeśli macie ochotę mi wesprzeć, to roześlijcie vlogmasy po znajomych. Może akurat im się spodobają i zaczną oglądać i będzie mi bardzo miło. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym vlogu już jutro. Do zobaczenia. Pa!